Cześć, z tej strony Rolmet Games na mapie Brzozówka we Farming Simulator 22. Właśnie stoję sobie tutaj przed gospodarstwem średnim na tej mapie. Jest to standardowe gospodarstwo na tej mapie, nic nie przerabiałem. Tam może parę elementów, a to wam pokażę później. O, tutaj jest taka szklarnia, to jest taka ozdoba tutaj. O, tutaj stoi samochód na tym gospodarstwie, jest to mój BMW F30, 2-litrowy diesel. Tutaj ma przebieg około tutaj 200 tysięcy, niebity, no XD. O, tutaj macie krzyżyki takie, ten mod posiada panel IC. O, otwierane drzwi, w środku tylne też się otwierają. Z drugiej strony jest tak samo. O, w środku tak wygląda, tutaj środkowy panel, nawigacja, pokręt od nawigacji, tutaj ręczny, jeszcze zwykły. No, ogólnie to nie jest jakoś bogato wyposażony ten samochód, no ale spokojnie. I na moje potrzeby wystarczy. O, widzicie tutaj, pokażę. BMW Modern. O, BMW Modern. O, tutaj felgi to są 18. O, tak to się tu prezentuje ten samochód. Przejdziemy sobie dalej. O, tutaj mam bramę na guzik, pyk, się otwiera, automat. Tutaj przejdziemy do tego garażu. O, tutaj stoją dwa ciągniki. Pierwszy to jest John Deere 6920, 160 koni. O, tak wygląda w środku. O, podświetlane tutaj środek na czerwono. Ładnie wygląda to. Dobra, zgasimy światło, bo się rozładuje akumulator. O, a tutaj kosiarka dyskowa kuna 4,4 metra. O, tak tutaj się prezentuje. O, widzicie? O, a tutaj mamy case'a 7250, 260 koni. O, tak wygląda tu w środku. Wentylacja, klimatyzacja i te sprawy. Tutaj dwa mauzery po 1000 litrów ropy. Trzeba być na czarną godzinę uszykowanym. Mam tutaj taczkę, tu naprawiałem koło od taczki, bo się rozleciało. A tutaj header 6-metrowy od klasa. Tam wam pokażę za chwilę tego klasa. A tutaj mamy oprzyrządowanie do tura. Tutaj jest paleciak, łyżka i widły do snopków. Tutaj mamy tura i dojczwar. Tu jest AgroStar 6.61. Tak się prezentuje tu w środku. Otwierane wszystkie szyby w tym modzie. Drzwi wszystkie. Oprócz tych bocznych szyb. O, tego nie idzie otwierać. O, cyk. Zamkniemy sobie. Tak to wygląda. A tutaj takie małe miejsce na... Tu będę trzymał nawozy i pasze do krów. O, tutaj mamy pasze dla krów. Bionimal. Po 50 kg worek. Tu na tej palecie prawie 500 kg. A tutaj 300 kg. No, a tu mamy rozsiewacz nawozu Amazon. O, a tutaj mam rower, co mogę gdzieś pojechać, gdzieś na pole. Widzicie? Tak wygląda. O, tutaj właśnie jest ten kombajn. Klas Mega. Silnik Mercedesa. Jest to niemiecki kombajn. 208, Dominator. O, a tutaj mamy zgrabiarkę Samasza, to jest polska zgrabiarka, 8 metrów zgrabia. O, a tutaj mamy obok za prasą kuna WB3190. Tutaj jest ten zgrabiarka Wikon, nie? O, przedsąsarka. No i tutaj mamy pług
Agol masz pięcioskibowy. Tutaj siewnik do kukurydzy. Punktowy, oczywiście. O, ta wygląda tutaj w środku. Maszyny tak wyglądają. Jakby ktoś nie widział, bo tu może czasami ciemno być. O, dobra, zgasimy światło. A, tutaj mamy talerzówkę. Jest to talerzówka 5-metrowa. Tutaj Gruber, Amazonę. Od razu pścierniska można zrywać sobie. Super sprawa. O, tutaj stoi szóstka z paszowozem Euromilka. 10 tysięcy pojemności. A, ta szóstka tutaj ma około 120 koni, a z tego 40 umarło. No i jeszcze połowa uciekła. Także myślę, że chyba te 80 może mieć pojewa, nie? Bo też się turbo tu ma, więc tak to wygląda. O, a tutaj mamy przyczepę wagon. O, dosyć sporo pojemność ma. Ale nie wiem, muszę sprawdzić papierów, ile to tutaj ma pojemności, bo niedawno ją kupiłem. O, tutaj nie wiem, czy to coś będzie pisać. O, 5 ton. Aha, pojemności ma 18 tysięcy. A tutaj jest wagę ma 5140. O, tutaj jest ciśnienie na oponach 2,2 bara do 6. Jak jest załadowany pewnie. No, tak to się prezentuje. Przyosiowa. O, no trzeba mieć te wagony, bo tyle pól jest, no to trzeba mieć w co ładować, nie? O, a tutaj mamy rozrzutnik gnoju tej samej firmy co przyczepa. Jest to Brattner TA1012050 Power Spreader, coś takiego. O, tutaj beczka Brater. A nie, to jest ten rozrzutnik, przepraszam. Farmtech Super Chris 8000, nie, 800. 800 to jest. No i tutaj przyczepa do obornika. Tą przyczepą sobie włożę obornik z obory tam na stół na płytę. Tak to wygląda. A tutaj mam kolejne dwie przyczepy do zboża. O, tej samej firmy. 2XL. O, tak to się tu prezentuje. Duże koła od ciężarówki, opony. Czekaj, zaświecę światło, to wam pokażę, bo tu nic nie widać. A widzicie? O, bieżnik tak w ciężarówce jest, nie? O, a tutaj jest R22,5. 22 cale. Dobra, zgasimy światło. No, jeszcze przejdziemy tutaj. Tutaj mam krowy. O, tu już powoli trzeba obornik wywieźć, bo jest pełne. Widzicie, taka hałda, że te krowy niedługo sufitu będą sięgać. O, a tutaj mam miejsce na siano. Tu będę siano trzymał, a tu zobaczę za słomę. Chociaż nie, zastanawiam się, bo tutaj jest ten prąd, więc nie wiem, czy się to nie zapoli, nie? No, trochę strach jest tutaj trzymać. No i tutaj jeszcze wam nie pokazałem. To jest robot udojowy Lely. Spoko sprawa. Krowa podchodzi i tutaj to podnosi. Automatycznie doi tą krowę. Tylko trzeba pilnować krów czasami, czy nie mają zapalenia dymion, bo jak mają, to trzeba odpędzić na inne stanowisko. Ale to tam wam pokażę może w następnym odcinku. A tutaj jest miejsce do świń, ale świń nie będę tego trzymać, bo się nie opłaca. Więc tutaj sobie trzymię ładowarkę. Taką małą. A to jest ładowarka Schaffer. 2630, 20 koni mechanicznych, silnik spalinowy. Jeszcze wychodziły z elektrycznym, ale elektrycznego nie chciałem. Dobra, przejdę sobie tu dalej. To już my oglądali. I teraz wam pokażę tą przebudowę, jaką zrobiłem na tej mapie, małą. O, tu co zrobiłem płytę oborniską. O, tu widzicie, trochę tutaj już kiedyś leżał obornik. O, tak to się prezentuje. Płyta ma tutaj... No, tak wygląda, nie? No i tu są moje pola. Tutaj jest pszenica. Tu dalej mamy owies. O, to są moje pola. Wam pokażę na mapie. O, tutaj te pola są moje. O,
Tutaj praktycznie całe wszystko przykupię przy gospodarstwie. I jedno takie duże pole mam. Potem tutaj przy lesie mam tutaj jeden kawałek. Tutaj też mam jakiś kawałek. Tutaj. No i tutaj szołunkę mam jedną, nie? A dalej się zobaczy, może będą się rozwijać dalej. Kupimy następne tereny, nie? Bo budżet jaki posiadam aktualnie to jest 100 tysięcy. No i myślę, że się dalej rozwijać, nie? Kupić coraz lepsze te maszyny i... No myślę, jak tu nazwać tę serię, może od młodego rolnika. O, młody rolnik, seria się tak nazywała. Chyba, że macie jakiś lepszy pomysł na serię, to napiszcie w komentarzu. No i tak to się prezentuje. Tutaj łąka. O, tutaj też mamy pszenicę. O, tutaj sarny. A, i nie zapomnijcie dać subskrypcję i lajka, jeśli wam się spodobało oczywiście. O, a tutaj mamy krowy. 10 krów. No, ogólnie to miałoby tu cielaki, nie? No, ogólnie to są cielaki, bo w tych grze jest coś takiego, niestety jeszcze tego nie ogarnęli. Że krowy małe powinny inaczej wyglądać, nie? Mniejsze powinny być. A tutaj czy jest 1 miesiąc, czy 2 lata, to wygląda zwierzę tak samo, więc no takie trochę to jest, no... O, widzieliście to? Krowa w krowę weszła. To było właśnie wycielenie się krowy tutaj w tym momencie. O, a tutaj takie belki mam uszykowane. Tu na bieżąco daję im. O, bo tu trochę wżarły sobie. Widzicie, tu już trawy za dużo nie ma, więc tutaj dosypuję tutaj belek siana. Potem na okres zimowy to idą tam do obory te krowy. No i to by było na tyle. O, i tu jeszcze łąkę mam, dalszy ciąg. Tutaj też są kosze. No, i to by było na tyle. Trzymajcie się widzowie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć.